Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do tej ważnej konferencji z okazji stulecia ustawy energetycznej, która została przyjęta 21 marca 1922 roku. Kontynuujemy tą wielką myśl naszych przodków, budując suwerenność, niezależność energetyczną w oparciu o zrównoważony miks energetyczny. Też gratuluję inicjatywy, pomysłu panu profesorowi Bogumiłowi Szmulikowi, dyrektoru Instytutu de Republika. To bardzo ważna dyskusja, która powinna trwać, zresztą ona się toczy w różnych formatach, na różnych konferencjach w kraju. Natomiast myślę, że też pod agendą Instytutu de Republika ważne, abyśmy dyskutowali nad tak zwaną doktryną państwową w obszarze energetycznym, gdyż tutaj nawiążę do wypowiedzi pana prezesa Jarosława Wróbla. Oczywiście trzeba brać pod uwagę te realia geopolityki. Ta sytuacja wojny na Ukrainie wskazuje, że powinniśmy uwzględnić zmiany, które dotychczas zeszły z naszego pola widzenia, bo w Europie mieliśmy 77 lat pokoju po II wojnie światowej i wszyscy wierzyli w to, że ta sytuacja się nie zmieni. Jednak kolejne konflikty są możliwe, nikt tego nie chce, ale tacy niestabilni uczestnicy życia politycznego jak Władimir Putin czy właśnie Rosja pod jego przywództwem i ta polityka agresji, chęci odbudowy Imperium Rosyjskiego kosztem stabilności regionu czy bezpieczeństwa innych państw, w tym przypadku Ukrainy, również trzeba te aspekty uwzględnić w polityce energetycznej. Jak Państwo wiedzą, Rada Ministrów przyjęła 29 marca bieżącego roku nowe założenia do aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. To dokument strategiczny, horyzontalny, który wyznacza nam ramy rozwoju rynku, budowy polskiego miksu energetycznego, oprócz dotychczas wyznaczonych trzech filarów, podstawowych filarów, jakimi są sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza, został dołożony czwarty, a można powiedzieć pierwszy, najważniejszy filar, jakim jest suwerenność energetyczna Polski. I w ramach takiego myślenia o energetyce, o polskim miksie energetycznym, kształtujemy w sposób zrównoważony polski miks energetyczny. Oczywiście tutaj pan prowadzący pytał mnie o odnawialne źródła energii. One w ciągu ostatnich 2 lat, czy w tej kadencji Sejmu rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, uzyskały priorytet. Widzimy spektakularny rozwój chociażby sektora fotowoltaiki w Polsce. To w ciągu ostatnich 2 lat ponad 6,5 gigawata mocy zainstalowanej, głównie w źródłach rozproszonych, energetyka prosumencka, obywatelska, ale nie tylko. To cały szereg działań legislacyjnych Ministerstwa Klimatu, które zmierzają do uruchomienia dużych inwestycji i one właściwie już są w toku, bo w ciągu ostatnich 4 lat, a zwłaszcza ostatnich 2,5 roku, kolejne aukcje OZE przyniosły kontraktację projektów w technologiach odnawialnych źródeł energii, właściwie we wszystkich, ale najważniejsze z nich to energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa na lądzie. I tutaj mogę powiedzieć, że wbrew temu, co mówią uczestnicy rynku, energetyka wiatrowa na lądzie nadal się rozwija. Tutaj mamy w ciągu ostatnich 6 lat zostały zainstalowane około 1,5 gigawata mocy w projektach, które już pracują, a dodatkowo nowe projekty zakontraktowane w aukcjach w ostatnich 4 latach, blisko 5 gigawatów, które zostaną przyłączone do krajowego systemu elektroenergetycznego w ciągu najbliższych 2-3 lat, do roku 2025. Niezależnie od tego podjęliśmy prace legislacyjne nad liberalizacją reguły 10H. W tej chwili projekt jest na końcowym etapie prac rządowych.
Wierzymy w to, że niebawem zostanie przyjęty na początku czerwca, będzie przyjęty przez Radę Ministrów i trafi pod obrady parlamentu. De facto powiem, że jest to realizacja ustawy bawarskiej, bo tak było zapowiadane w roku 2016, ale wprowadzone rozwiązania były bardziej rygorystyczne, a otóż ustawa bawarska mówi nie mniej więcej to, że tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, tam odległość wynosi 10 ha od zabudowy mieszkaniowej, natomiast tam, gdzie plan zostanie uchwalony przez Radę Gminy po konsultacjach publicznych, tam można wyznaczyć mniejszą odległość. W projekcie ustawy ta minimalna odległość została wyznaczona na 500 metrów, ale będzie to uzależnione od lokalnych konsultacji, od zgody lokalnej społeczności. To w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie, jeżeli chodzi o energetykę opartą o słońce, energię słońca, to oprócz rozwoju instalacji prosumenckich. W tym roku, w marcu, osiągnęliśmy poziom 1 000 000 prosumentów. Bardzo dynamiczny rozwój, do którego przyczyniły się zarówno regulacje prawne, ale także program priorytetowy realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą Mój Prąd. W tej chwili kolejna edycja tego programu, wsparcie nie tylko fotowoltaiki, ale także magazynów domowych, magazynów energii, magazynów ciepła i systemów zarządzania energią. Zmieniamy czy budujemy nowy rynek energii oparty docelowo o taryfy dynamiczne. Zmierzamy w tym kierunku. Pojawią się nowi uczestnicy rynku, tacy jak agregatorzy, którzy będą oferować usługę odkupu energii od prosumentów, ale także usługę bilansowania, magazynowania energii. Magazyny energii to bardzo ważny element krajowego systemu, architektury nowego rynku energii, zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak też magazyny sieciowe przy trafostacjach, szczególnie na niskim, średnim napięciu, ale także myślimy o dużych magazynach, którymi są elektrownie szczytowo-pompowe. Pan premier Mateusz Morawiecki powołał zespół międzyresortowy. Jutro odbywa się kolejne spotkanie w KPRM-ie na ten temat. Bardzo ważne zadanie, które pozwoli przy realizacji kolejnych projektów na bilansowanie systemu, krajowego systemu elektroenergetycznego. Wiemy, że te magazyny służą do szybkiego uruchomienia dużych mocy w przypadku jakiejś awarii, gdziekolwiek wówczas możemy w krótkim czasie, kilku minut, uruchomić dużą moc z elektrowni szczytowo-pompowej. To jest zaledwie fragment, bo trzeba powiedzieć, że rozwijamy także obszar bardziej stabilnych OZE, na których szczególnie nam zależy w kontekście szantażu energetycznego ze strony Rosji, mianowicie rozwój sektora biogazu i budowę nowego sektora biometanu. Biometan będzie służył nie tylko do wypełnienia narodowego celu wskaźnikowego w transporcie, ale także może w istotnym stopniu w horyzoncie dekady uzupełnić czy zastępować stopniowo importowany gaz ziemny z zagranicy, bo co do składu chemicznego to jest właśnie taki sam jak gaz ziemny, czy bardzo zbliżony, natomiast produkowany ze źródeł odnawialnych. To jest też ważny aspekt dla rozwoju sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, chociaż nie tylko, bo biogazownie, które przy dołożeniu komponentu oczyszczania, wytworzeniu biometanu, możemy także usytuowić, umiejscowić na biogazowniach składowiskowych i biogazowniach, które funkcjonują przy oczyszczalniach ścieków. To też ważny obszar. Chodzi o utylizację odpadów i wykorzystanie odpadów zarówno z rolnictwa, jak też z innych sektorów na cele energetyczne. Pamiętajmy też o ważnym nowym sektorze gospodarki światowej, jakim jest gospodarka wodorowa. Pracujemy bardzo intensywnie nad nową regulacją, tak zwaną konstytucją dla wodoru. To kilka aktów prawnych, ustaw, ale również rozporządzeń wykonawczych.
zmierzamy do tego, aby stworzyć dobre warunki regulacyjne, także system wsparcia pomocy publicznej oparty o znany w realiach odnawialnych źródeł energii kontrakt różnicowy, który będzie wspierał produkcję wodoru z odnawialnych źródeł energii, uzupełniając różnice kosztów i cen, jeżeli chodzi w stosunku do wodoru produkowanego z reformingu parowego, czy też ze spaliw kopalnych. Cóż, wracając do, bo mam niewiele czasu na wypowiedź, właściwie trzeba byłoby zamykać, ale proszę Państwa, ważnymi elementami polskiego miksu energetycznego nadal będzie węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz. W tym celu też budujemy, była o tym mowa, gazociąg Baltic Pipe. Już jesienią, na przełomie jesieni, zimy zostaną uruchomione dostawy z szelfu norweskiego. Uniezależniamy się dzięki temu od dostaw gazu z Rosji. No i bardzo ważny element polskiej energetyki, mianowicie energetyka jądrowa. Proszę Państwa, praktycznie wszystkie państwa w otoczeniu Polski dysponują energią jądrową, wytwarzaną rzecz jasna na cele gospodarki. I Polska również musi mieć energetykę jądrową. To jest bardzo ważne, abyśmy mieli bezemisyjną, czystą energię w podstawie, stabilną energię, która będzie uzupełniać, czy będzie taką może podstawą w sensie energetycznym, stabilizującą krajowy system energetyczny, bo jak wiemy, źródła odnawialne są jeszcze niestabilne, chociaż tutaj mam dobrą informację dla Państwa w obecnie procedowanej ustawie UC99, to jest numer roboczy w Rządowym Centrum Legislacji. Trwają prace nad implementacją dyrektywy RED II, ale jednym z elementów tego przedłożenia ustawowego, tego projektu są zmiana definicji instalacji hybrydowej OZE. Będą to docelowo elektrownie hybrydowe odnawialne źródeł energii złożone czy bazujące na kilku technologiach OZE, wykorzystujące również magazyny energii i specjalne rozwiązania, algorytmy, zaawansowane technologie informatyczne, tak aby zapanować nad OZE. Zapanować nad OZE i według badań naukowych, według testów, które były przeprowadzone, takie instalacje mogą pracować 60% czasu w ciągu roku. Ta charakterystyka pracy jest zbliżona do źródeł konwencjonalnych, do bloków węglowych. To pozwoli w przyszłości, może nie od razu, ale w przyszłości uzupełniać czy budować źródła odnawialne, które będą bardziej stabilne, będą również bezpieczne dla krajowego systemu energetycznego. Ponadto, proszę Państwa, rozwijają się nowe technologie, również jeżeli chodzi o rynek energii, to wykorzystanie tak zwanego cable pooling, czy linii bezpośredniej, sprzedaż energii peer-to-peer, szereg rozwiązań, które za chwilę staną się udziałem polskich obywateli jako uczestników rynku energii. Jeżeli pan prowadzący pytał mnie o udział OZE, to w założeniach do PEP-u 2040, które przyjęła Rada Ministrów w marcu tego roku, wskazuje się, że ten udział przekroczy w mocy zainstalowanej w roku 2030 50 gigawatów. 50 gigawatów w roku 2030. Dzisiaj jest to około 18-18,5 gigawata. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie energii brutto, również możemy przekroczyć już po roku 2030, być może będzie to rok 2032. W swoich analizach wskazują polskie sieci elektroenergetyczne. Może być to poziom 50% również, czyli OZE będzie coraz bardziej odgrywać większe znaczenie w krajowym miksie energetycznym, ale drodzy Państwo, ważne jest to, o czym mówił też pan prezes Jarosław Wróbel. Musimy mieć na uwadze sprawność gospodarki, stabilne dostawy po akceptowalnej cenie dla przemysłu, ale także dla odbiorców końcowych, dla odbiorców indywidualnych. Tak rozumiemy suwerenność czy bezpieczeństwo energetyczne. Na to pojęcie składa się wiele aspektów. Nie ma czasu, żeby analizować szczegółowo, ale między innymi ten bardzo ważny element związany z zapewnieniem stabilnych dostaw energii, nieprzerwanych dostaw energii dla przemysłu, dla gospodarki i dla odbiorców końcowych po akceptowalnych cenach, po cenach, które będą dawać szansę na konkurencyjność polskiej gospodarki. To jest priorytet rządu.
myślimy w sposób odpowiedzialny, nie opieramy się na podstawach ideologicznych, że tego OZE powinno być ze względu na tak zwaną zieloną ideologię więcej albo mniej, ma być tyle, ile wyznacza nam kierunek ekonomiczny, ekonomii rozumianej jako silnej gospodarki, która jest w stanie sprostać wyzwaniom światowej rywalizacji, globalnej rywalizacji na rynkach europejskich i światowych, ale także uwzględniając takie nadzwyczajne sytuacje, jakie dzisiaj mają miejsce na Ukrainie. Dziękuję bardzo.